Italians love their cars and they love their racing. And of course, they love it here at Monza. Home race for Ferrari, of course, who've had 18 wins here since 1950. But you know, there's not been so much luck for the locals in the cockpit recently. The last Italian driver to win this race was back in 1966. So what now? I think it's time to make some more history here today. With top speeds in excess of 220 miles per hour, few places can hope to touch Monza's crown as the fastest circuit in Formula One. Hard braking zones going into three chicanes make up the majority of the 11 corners on this 3.6-mile circuit. And just in case the slipstream wasn't enough, well, two DRS zones will help encourage some close action. It's a very tight turn one here and a very big braking zone. It's a corner, Anthony Davidson, where we've seen a number of lap one incidents in the past. As you say, it's a very small piece of track when you have more than just one car trying to go through it. The actual run down towards the chicane is quite wide, so off the start, we'll often see drivers running two or maybe three abreast as they come up towards the braking zone. Everyone wants to brake late, of course, to win track position, and that tends to be where we see a lot of contact. And you'll see the more experienced drivers kind of hang back a little into here and focus more on picking up the pieces from other people's incidents. You can run side by side into the rettifilio, but don't brake too late on these cold tyres or you will hit someone. So before the off, let's remind ourselves of yesterday's qualifying session with a look at the starting grid. Sebastian Vettel will start on pole. Fantastic qualifying from the multiple world champion. And it's Lewis Hamilton alongside. Looking down the rest of the grid, we have Raikkonen, Rosberg, Daniel Ricciardo, and a Toro Rosso. Massa, Hülkenberg, Sainz, and Max Verstappen. Bottas, Perez, Romain Grosjean, and Gutierrez. Alonso, Button, Marcus Ericsson, and Jolyon Palmer. Harry Anto, and Wehrlein. Felipe Nasser, and Kevin Magnussen rounds off the grid. And with preparations almost complete, let's head down to the track. Halo, dzień dobry moi drodzy. Jak się macie? Jak się macie? Czy wszystko u was gra gitara? Czy nie? Co to mi, co oni mi to za opony dali? Okej. No jeżeli takie mają być, to dobra. Oczywiście paliwko sobie tutaj zmniejszymy. Kontynuujemy, moi drodzy, przygodę z F1 2016, gdyż ten tytuł jeszcze muszę ograć. Co prawda... mamy już na rynku F1 2022, ale ja tutaj dogrywam F1 2016 jako odnowienie serii. Jako odświeżenie materiałów, bo trzeba to traktować jako odświeżenie materiałów, odświeżenie serii, ale bardziej odświeżenie materiałów, I co, mój ulubiony tor, Monza, we Włoszech. Startujemy z miejsca szóstego, 7 Massa, 5 Ricardo. Sainz jest bodajże 9 chyba. Lekkie zachmurzenie. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Mam trochę tematów do obgadania znowu. Oczywiście, w momencie, gdy ktoś to będzie oglądał w jakimś tam innym terminie, w innym dniu, no to pewne tematy są nieaktualne już. No więc, moi drodzy, generalnie jesteśmy po Grand Prix Silverstone'u. Akurat nie będę o tym GP rozmawiał podczas nagrywania odcinków z F1 2022 kariera Aston Martina, a raczej pogadamy sobie o tym wyścigu chwilkę podczas ogrywania F1 2016. Do F1 2022 oczywiście też wrócę, też zapodam kilka słów na temat tej gry. No a tymczasem na razie najpierw poczekamy, aż dojedzie reszta stawki i przede wszystkim skupimy się na pierwszym okrążeniu, które jest moim zdaniem najważniejsze. Mało mam paliwka w baku, to tak celowo sobie to zrobiłem. Boty dosyć mocno głupie są w tej części. I bardzo łatwo. O, tam się podziało.
Tam Hamilton, tam coś było. Tam... O! Od razu safety car. Ojej. No to po pierwszym zakręcie safety car i już jakaś propozycja jest. O Boże, nie, to jest beznadziejna zmiana. Nie, to jest beznadziejna. Ale możemy zrobić grande strategy takie, że po prostu faktycznie jedziemy teraz i założymy sobie opony już twarde. Może ta strategia wypali. Mówiłem, że boty głupie. Generalnie boty były zawsze tępe w tych F1, ale tu w 2016 one i tak jeszcze są na takim zadowalającym poziomie, aczkolwiek nie robią one tak akcji jak w najnowszym F1. Tam to się po prostu dzieją jakieś akrobatyczne wręcz akcje, sceny. Dużo błędów przez botów wykonywane jest. No powiem szczerze, że tam to jestem naprawdę zadowolony. No zjeżdżamy. Halo. Zjeżdżamy, robimy grande strategii. Zobaczymy, czy moja grande strategii oczywiście w jakimś stopniu zadziała. No tego się nie spodziewałem, że od razu po pierwszym okrążeniu już będzie traczka. Wymieniamy na opony harde chyba, z tego co wiem, czy średnie. Super miękkie, mediumy. No zobaczymy. Oczywiście startujemy z 22. Nawet nie. Nas tu chyba wpuszczą. Magnusonowi trzeba było oddać miejsce. Na 20 pozycji. Także zobaczymy, jak się będzie sprawować reszta stawki i jak się ten przebieg, jak przebieg tego wyścigu będzie generalnie wyglądał. Grande Strategy, myślę, że może wypalić Grande Strategy. Państwo oczywiście będzie zjeżdżać. No też pewnie oponki mocno mogą u nas domagać. Zobaczymy, nie pamiętam, jak też dobrze ten tor i mocno ten tor w te opony w ogóle wpierdziela. O czym to ja miałem mówić? Wyścig, moi drodzy, wyścig odbył się na Silverstone'ie. Powiem szczerze, był ciekawy, aczkolwiek obejrzałem go tylko z przerwami. Generalnie po pierwszym też zakręcie, po starcie do pierwszego zakrętu na Silverstone, gdzie tam właściwie, na moi drodzy, jest szykana. To nawet nie jest o tyle zakręt, to jest po prostu szykana. No doszło do potężnego karambolu, który wygląda bardzo źle. W tym karambolu właściwie to Tsunoda chyba zawinił, bo to Tsunoda gdzieś tam zahaczył chyba Russell Guanyu Zhou tam się jeszcze tam od kogoś odbił i w ostatecznym rozrachunku Guanyu Zhou wyleciał, obrócił się w ogóle na system halo, przeleciał po asfalcie, wleciał z dużą prędkością, będąc odwróconym na żwir, odbił się, walnął w siatkę ochronną dla kibiców i wpadł między siatkę a opony. Karamba wyglądała masakrycznie, moim zdaniem. Nie była zbyt dobra ta karamba w oglądaniu. Strasznie to wyglądało. Oczywiście przez dłuższy czas nie dano nam jakby obejrzenia tej powtórki. Po czym w końcu pokazano powtórkę i też Guanyu Zhou okazało się, że nic mi się nie stało. Pojechał do szpitala. System Hans? Tak nazywa, chyba jakoś tak. I sam oczywiście system halo zadziałał poprawnie, bo gdyby nie to, to myślę, że no, moglibyśmy się spodziewać trupa na torze wyścigu. Dobra, reszta opowieści za moment, jak skończy się safety car, bo bez sensu jechać za safety carem. Jakby będzie wyścig, to wrócimy do tematów, które mam do omówienia. Okej, safety car na tym okrążeniu będzie zjeżdżał w końcu. No, zapowiada się też jakiś deszczyk na Monaco. Ciekawe, czy ten deszczyk
Będzie, ja tu się postaram jednak. O, deszczyk pada już. Pada deszczyk. Proszę bardzo. Jestem ciekaw, czy... A, jak to się w dalszej części tego wyścigu tutaj rozegra, bo deszczyk już jest. Pytanie, kiedy nas ściągną. No, ten wyścig... Jeden z ciekawszych chyba wyścigów. Od dłuższego czasu. Dobra, green flag. No Magnussen chyba nie będzie teraz jakimś dużym wyzwaniem. Otóż to. Sainz również tutaj Alonso. Na dojazdówie. Bardzo tutaj tłoczno się zrobiło. Alonso tak szeroko. Ja tu jeszcze kontakt z Magnussenem. Magnussen tam się znowu obrócił. Na tej samej szykanie co Hamilton chyba na początku. Zaczęło generalnie lać. Ciekawie. Dobrze, dobrze. Niech ten wyścig się tutaj fajnie rozgrywa, bo naprawdę to jest ciekawy wyścig. Magnussen dyskwalifikacja w ogóle. Magnussen dyskwalifikowany. Dobrze, no ja się muszę wziąć za Alonso, bo im dłużej za Alonso, tym gorzej dla nas. I Sainz na 13. Moi drodzy, tak jak mówiłem, Guangzhou Zhou, gdyby nie system Halo, gdyby nie Heinz, to myślę, że mógłby być trup. Też w niższej kategorii F2 również doszło do jakiejś kraksy. Wiem, że tam brał udział w niej chyba Roy Nissany, ale nie wiem, kto był drugim kierowcą. I tam również było podbicie bolidu i bolid po prostu po systemie Halo przeleciał, przejechał i wypadł. Także gdyby nie system Halo, to raczej mogłoby również dojść do jakiegoś skręcenia karku, nadwyrężenia, nie wiem, uszkodzenia mózgu, jak zwał, tak zwał. Kilkanaście osób do boksu. Więc P8 jak na razie. Deszczowo jest, ale tu jeszcze nas nie ściąga do pitu. W ogóle ułożenie znowu stawki jest takie, bym powiedział, kosmiczne na przodzie. Także takie dwa wypadki odbyły się w weekendzie Silverstone'owym. Teraz, moi drodzy, przejdziemy może do samego wyścigu. Oczywiście, tak jak wspominałem, nie udało mi się obejrzeć jakby wyścigu w całości. Wyścig oglądałem na raty. Końcówka była bardzo, bardzo dobra. Tam w ogóle chapeau dla Leclerca, gdyż on uszkodzonym skrzydłem, uszkodzona lota z prawej strony, no kręcił dosyć dobre czasy na oponach twardych, hardach. Niestety zachowanie Ferrari, ich strategia jest, to jest kosmos jakiś. Ferrari to jest generalnie jeden wielki mem. Dobrze, jeszcze opony nie zmieniamy. Ferrari strategia to jest jeden wielki mem. Tam po prostu powinni, moim zdaniem, cały skład Ferrari powinni w ogóle zwolnić. Ferrari to oni po prostu, moim zdaniem, powinni po prostu zwolnić, wymienić całą ekipę, bo to, co oni odwalają, jeżeli chodzi o Ferrari, to naprawdę to woła o pomstę do nieba, nie? Pomsta do nieba. Z ledwością właściwie Sainz na pierwszym miejscu, ale był słabszy od i wolniejszy, znaczy generalnie był wolniejszy od Leclerca, który jechał przecież na uszkodzonym skrzydle. Same w ogóle zachowanie Ferrari i ściągnięcie choćby Leclerca podczas safety cara, żeby go tam podreperować, nie wiem, opony wymienić. No poświęcili po raz kolejny jakiegoś jednego swojego, żeby cokolwiek w ogóle w tym wyścigu ogarnąć. No słabo, naprawdę. Binotto natomiast twierdzi, że wykonali świetnie swoją całą strategię. Ja uważam, że są skoczyli idiotami i tego nic zmieni i Ferrari, które posiada tak de facto najszybszy i najlepszy bolid, raczej najlepszą konstrukcję, jeżeli chodzi o sezon 2022, nie potrafi z tego bolidu nic wykrzeszać, nic zrobić. To jest praktycznie... Ferrari można byłoby troszeczkę porównać do zespołu Haas, który otrzymał bolid dobry,
ale nie chcą po prostu go upgrade'ować i wyciągać z potencjału z tego bolidu. Oni już zdobili sobie tam, teraz po Silverstone zdobili trochę więcej punktów, mają tam powiedzmy w generalce, nie wiem, 18 punktów i im to po prostu wystarcza. Szkoda. Szkoda, także Sainz był pierwszy. Na drugim miejscu był Perez, który wyciągnął ile się dało. Znaczy, ja to tak zauważyłem generalnie, że tam, gdzie nie domaga Verstappen, tam Perez wyciska wszystko. I Perez na miejscu drugim, na miejscu trzecim Lewis Hamilton, który też przez pewną część wyścigu prowadził. Prowadził, ale jakby. O Jezu. Ale jakby potem nie domógł generalnie. Ma Bottas by tutaj troszeczkę skasował. Czwarty był Leclerc. Piąty był Fernando Alonso, który dosyć mocno się dwoił i troił, żeby tego Leclerca tam wyprzedzić, no ale nie udało się. I Leclerc nie został wyprzedzony. Szósty był Lando Norris, siódmy był Max Verstappen. Ósmy, moi drodzy, był Mick Schumacher, który zdobył w końcu swoje 4 punkty. Nareszcie zdobył jakieś w ogóle pierwsze punkty w F1. Chociaż na Schumacherze to jest bardzo duża presja nałożona. Faktem wątpię, żeby Schumachera... strasznie wolno Hamilton, bo Hamilton wygrał softowy. Bardzo duża presja narzucona na Schumachera po tych dwóch dosyć mocnych kraksach, które zrobił, które kosztowały zespół Haasu chyba 2 miliony. Generalnie budżet Haasa mocno już nadwyrężony, budżet Alfa Romeo mocno nadwyrężony, ale no nieważne, Schumacher 4 punkty, pierwsze 4 punkty Wintersteina, był po prostu mega zadowolony. Na miejscu 9 był Sebastian Vettel, na miejscu 10 był Kevin Magnussen, czyli Haasy generalnie w punktach, więc Wintersteina był bardzo zadowolony. Na miejscu 11, jak tak sobie zerkłem, bo nie pamiętam na pamięć tych kierowców, którzy wygrali. Lance Stroll 11, Nicolas Latifi 12. Latifi w ogóle życiówka, jeżeli chodzi o Williamsa. Oni tam jakieś upgrade'y poprzedłużyli, mimo że Alexander Albon nie wyciągnął z tego bolidu na kwalifikacjach, nie wiadomo jak dużo, to pochwalił konstrukcję, że jest poprawiona. Natomiast Latifi życiówka, zajął chyba 10 miejsce w kwalach, no ale generalnie w wyścigu dojechał na miejscu 12. Na 13 Dani Ricciardo, a ja troszeczkę wpadłem w poślizg. Na miejscu 14 Yuki Tsunoda i chyba od miejsca 15 w dół to były same DNF-y. Tam był Guanyu Zhou, tam był Bottas, tam był Albon i tyle. No generalnie wyścig oczywiście zaliczałem na plus. Fajny wyścig, spoko wyścig. No może nie ta kraksa oczywiście. Na szczęście Chińczyk wyszedł bez szwanku. To po fuks, albo po prostu raczej też to, że te bolidy, konstrukcje i te wszystkie systemy są na tak zaawansowanym poziomie, że one no muszą chronić życie. To naprawdę musiałby być jakiś bardzo duży pech, żeby Guanyu Zhou odniósł jakieś rany, złamania, bądź nie daj Boże śmierć. Także na szczęście nic się nie stało. Spoko. Albon też chyba też uczestniczył w tej kraksie pod jakimś tam kątem, też chyba był w szpitalu, też na szczęście im się nie podziało. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o moi drodzy wyścig w Silverstone, także generalnie zaliczam go na plusik. Spoko, zajebiście. My tymczasem no, rozpadało się jak widać. Rozpadało się, ale tutaj znowu P3, najniższy szczebel, ale podium. No raczej w najnowszej Sony F1 2022 jest to niemożliwe. Ale chyba na tym materiale nie będę nawiązywał do F1 2022, bo po prostu braknie czasu na rozwinięcie tego, więc zostawimy sobie pogadankę na kolejny wyścig. I tymczasem jeszcze się tutaj skupię. Ale chyba groszka to raczej chyba już nie
dogonimy. Groszek tutaj zapierdziela. Bardzo ślisko jest na tych oponach. Wiem, że nie jedzie się aż tak bardzo komfortowo, jak bym chciał. W ogóle Perez na miejscu pierwszym. Drugi Grosjean. Trzeci Degrassi, czyli Albert na miejscu czwartym. Woluju, co tu się w ogóle podziało? Co tu się w ogóle dzieje? To mi się w ogóle podoba, że w tym F1 2016 właśnie nieraz takie smaczki się pojawiają. To jest fajne. Tu się boty nie biją na głowę tych botów z 2022, ale takie różne wyścigi wchodzą, gdzie po prostu jakieś dziwne ekipy są na topowych miejscach, nie? I to jest właśnie fajne. I to mi się w tej odsłonie F1 2016 podoba. Myślę, że już też o tym wspominałem, ale myślę, że kiedyś z miłą chęcią odnowię także produkcję 2017, która była ostatnim, jeżeli chodzi o bolidy bez systemu Halo, bez tego takiego pałąga, ponieważ system Halo został wprowadzony już w sezonie, czy też w roku 2018, więc jak najbardziej edycję 2.17 i jeszcze sobie odnowimy. Ja tymczasem powolutku się zbliżam do Groszka. Jeszcze może być miejsce drugie. Jeżeli Groszek nie pojedzie szybciej, wydaje mi się, że chyba nie pojedzie szybciej. Trochę paliwa. Mamy trochę paliwa wzbogaconego. Próbujemy tutaj Grosjeana jak najbardziej wyprzedzić. Po prostu. Tak jest. Już się Groszek jeszcze będzie mógł się odegrać. Chociaż chyba nie. To jest nowe tempo Grosjeana. Grosjean. Teraz na miejscu pierwszym. Przez ostatnie okrążenie będzie walka z Grosjeanem. No jak najbardziej. Pewnie próbował się tutaj. Stawimy trochę więcej miejsca. No nie, Groszek chyba. Chyba spokojnie. No, też zbliżam się jakby do Pereza, ale to raczej braknie mi tutaj, myślę, że okrążeń. Całkowicie inaczej się te bolidy prowadzą niż edycja 2022, chociaż mam teraz dobre mocne porównanie w konstrukcji. Te bolidy są przede wszystkim dużo lepsze, dużo lepiej się wchodzi w zakręty, dużo... Ta jazda jest taka, jakby to porównać, jest taka miękka, nie twarda. Chociaż czasami znowu te bolidy, w moim odczuciu, ten Toro Rosso wpada w nadsterowność. Tak, nadsterowność. Chyba, tak, nadsterowność. Dupa mi tam gdzieś ucieka. Gdzieś czasem ten bolid za mocno pływa. Ale jeździ się mi bardzo przyjemnie. Mam porównanie z najnowszą edycją. Faktycznie. Te bolidy po prostu obie pływają. Okej, okay, ostatnie okrążenie przed nami. Perez, no kurczę, nie wiem, to tak wygląda, jakbym Pereza miał dogonić. Ale chyba nie, chyba jest na tyle bezpieczny. Że raczej go chyba nie, chociaż nie wiem. To na Monzie jeszcze wygrali. No Perez tak stracił tempo. Jakbyśmy jechali po pierwsze miejsce. No w najnowszej odsłonie niespotykany raczej widok, chociaż walka o miejsca topowe tam przyjdzie na to czas. Generalnie, moi drodzy, rozgrywam jakby dwie kariery, tak? Pierwsza kariera jest taka kariera normalna, taka jak teraz na przykład karierę w Toro Rosso. Oczywiście tam jadę sobie w Aston Martinie. I to jest kariera taka zwykła, że zachęcam. No i druga kariera, no to jest kariera My Team, ona jest na live'ach. I ta kariera My Team jest bardziej, tak bym powiedział, z jajem, z pompką. A różne się dziwne sytuacje dzieją. Także jeżeli ktoś preferuje takie podejście luzackie, bekowe, to oczywiście My Team Live'y
Jeżeli natomiast ktoś szuka, powiedzmy, troszkę bardziej stonowanych wyścigów, odcinków z kariery w jeden, no to kariera Aston Martina, sezon pierwszy, jak to, moi drodzy, wygląda. A tymczasem my na miejscu drugim. So another fantastic victory for Force India today. And I have to wonder, Anthony Davidson, just what set them apart from the competition here? It's a heroic effort for any driver to race in conditions like these, and seeing them fight their way to the front was very special indeed. They were able to find all the grip, all the good lines, and have the confidence to get on the power to top it all off. That's what pushed them into first place here today. It's time to present the top drivers with their trophies for today's Grand Prix. And there are a lot of people in the paddock very happy with this result. It's Force India on the top step. And after this round of the World Championship, here's how things look in the driver's table. There's been a lead change at the top of the championship after a superb performance. Moving on to the driver of the day then. Anthony Davidson, who would you go for? It's got to be Jolyon Palmer. He was in another league for me today. Really impressive stuff. And now let's take a look at the constructors' standings. Mercedes. My drodzy, no, zestawienie w Monzie jest dosyć ciekawe. Sergio Perez na pierszym. My na drugim, na trzecim Romain Grosjean, czwarty Rosberg, Jolyon Palmer na piątym miejscu w ogóle zespół Renault. Życiówka, 10 punktów. Kimi Räikkönen szósty, Alonso siódmy. Alonso też McLaren nie chodzi dosyć wysoko. Ósmy Gutierrez, dziewiąty Vettel, dziesiąty Hamilton. I reszta tutaj, jak widzicie, no Carlos Sainz niestety dosyć biednie. Dosyć, moi drodzy, biednie. I co się okazuje w chwili obecnej? Jesteśmy na miejscu pierwszym i prowadzimy całej klasyfikacji kierowców dosłownie jednym punktem. Jednym punktem i trzema punktami nad Hamiltonem. Mamy 192 punkty, Rosberg ma 191, Hamilton ma 189 punktów. Także, moi drodzy, na razie jeszcze dosyć mocno jestem podjarany, że prowadzimy, ale wiecie... Nie wiem, czy utrzymamy pierwsze miejsce akurat, jeżeli chodzi o Scuderia Toro Rosso i w tym sezonie. Klasyfikacja konstruktorów, tutaj oczywiście jest bez zmian, 380 punktów Mercedesa, 258 Ferrari, 241 Scuderia Toro Rosso. No, jeżeli w miarę sensownie będę punktował, to myślę, że możemy Ferrari uścignąć, ale zobaczymy. Dobra, widzimy się na kolejnym Grand Prix już za momencik. As the sun sets over the South China Sea, the sport that never sleeps is alert and raring to go. Welcome, under the bright lights of the Marina Bay Circuit, to another Singapore Grand Prix. It's a very long, very physical lap this one, and really there's not much in the way of margin for error. So we have a bit of an endurance race for you tonight. Situated just 88 miles north of the equator, this 3.5 mile circuit is hot, it's humid, and is an incredible test for the drivers as they try to fight their cars around the bumps and in between the barriers. 23 corners take us twice over the bay to complete a single lap of this unique racetrack. The view is spectacular, the heat is unbearable. The race should be incredible. Anthony Davidson is alongside me in the commentary box this evening. And big race this one, a real test of endurance. Sounds right up your alley. Wouldn't you just love to be down there on the grid right now? You know what, Crofty? I'm pretty happy to be up here in my air conditioning, thank you, right now. Can't stress just how difficult these conditions can be, especially when you consider it's the longest race on the calendar in terms of time.
It's also one of those races where you have to remember to keep drinking, or there's a real risk of dehydration. Just like we saw with young Kevin Magnussen a couple of years ago, don't forget. We mentioned the bumps as well. Take a look at the onboards if you get a chance during this race. The movement in the suspension and the chassis is just incredible, and it's lots of hard work to wrestle the car around the lap here. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Sebastian Vettel has a clear track ahead of him today. He starts in pole position, and Kimi Raikkonen completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Hamilton, Rosberg, Nico Hülkenberg, and Sainz, Ricciardo, Perez, Verstappen, and Fernando Alonso, Toro Rosso, Bottas, Felipe Massa, and Button, Nasser, Grosjean, Esteban Gutierrez, and Kevin Magnussen, Ericsson, and Palmer, Pascal Wehrlein, and Rio Haryanto completes the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. Siema, siema ludziska, drugi wyścig na tej premierze, niestety w masakrycznych warunkach pogodowych. Nie dość, że Singapur, za którym nie przepadam, ale jeszcze czas do czasu ten wyścig po prostu jeżdżę, no to warunki pogodowe są tragiczne, ale tragicznie to mocno tragiczne. W kwalifikacjach 11, to też wynik w kwalifikacjach odzwierciedla to, jak mocno ten tor lubię, ale też odzwierciedla bolid nasz, który średnio tutaj pasuje. Aczkolwiek Sainz tam troszeczkę lepiej pojechał. Tylko troszeczkę lepiej. A jak same w wyścigu pójdzie, to nie wiem. Teraz pokażę. Gadamy sobie w końcu jeszcze też troszeczkę o tym F1 2022. Po nieco. Też tematy się nam tutaj mocno, bym powiedział, wykruszyły. A ja zawsze jednak staram się na te odcinki coś poopowiadać. Coś tam pogadać. Nie zawsze oczywiście da radę coś pogadać. Nie zawsze jest o czym gadać. Czasami to człowiek musi lać wodę na młyn. A czasami faktycznie jest jakiś temat, o którym można sobie gadać, gadać i jeszcze raz gadać. Jeszcze raz przypomnę, że czasami te tematy, o których gadam, one są już nieaktualne w momencie, kiedy oglądacie ten odcinek, te odcinki. A sama idea ogrywania F1 2016 polegało na tym, żeby po prostu odświeżyć te materiały. Po prostu te, które są na kanale innym, na kanale Tak Sobie Gadam. One się już bardzo mocno zestarzały, są strasznie brzydkie jakości, rozpikselizowane. Nie wiem, czy takie słowo jest, czy dobrze je w ogóle wymówiłem. A teraz te materiały staram się tutaj renderować do 1440p, że powinien wytrzymać znowu kilka lat. Sezon jest tylko jeden, który tutaj przejeżdżam. Już mamy F1 2022, ale tak mi się to zgrało, że nie zdążyłem jakby przejeździć F1 2016. I w międzyczasie gramy, ale powiem wam, nie jest źle właśnie, jeżeli chodzi o F1 2016, że to mi się to nie spięło z nową odsłoną. Za moment powiem wam, dlaczego, tylko niech się rozpocznie wyścig. Właściwie jesteśmy blisko punktowanych pozycji. Myślę, że z Alonso nie będę miał problemu większego. Alonso, Perez, Verstappen, Sainz jest szósty, także Sainz nawet ładnie tutaj mignął. Motyw deszczu ładnie się prezentuje w tej odsłonie. Dosyć spoko. Nie jest jakoś źle, nie jest jakoś tragicznie. Dołki. Długo się ustawiali. I co, zaczynamy. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Tutaj
zespół by chciał, żebym był na miejscu siódmym. Start chyba miałem słaby. Nic nie widzę. Na razie bez kontaktu. Okej, siódmy. Hulkenberg. Nie chcę tutaj z nikogo skasować. Sainz piąty, Rosberg. Nie wiem, co Rosberg tam zrobił. Mi to też dosyć słabo. O Jezu, jest tragicznie, wam powiem. Ciężko się utrzymać. Hamilton, oczywiście. Aj, skrzydełko uszkodzone. Nie wiem, dlaczego te skrzydełko jest uszkodzone. Przecież nie uderzyłem nikogo. Dziwna sytuacja. Czyżbym gdzieś o bandę walnął? Czy powiem tak, na deszczu ten bolid tak się prowadzi ciężko, więc nie odczuwam, że skrzydło jest uszkodzone. Ale skoczyłem na miejsce trzecie. Z 11. Grubiaszczo. No też, moi drodzy, Toro Rosso, z tego co pamiętam, jesteśmy chyba też na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o konstruktorkę. To nie koniec, bo tutaj Hamilton nas dosyć z łatwością wyprzedził. Ja tak brzydko ściąłem zakręt. Nadal jeszcze walczymy, żeby się utrzymać. Troszkę faktycznie gdzieś mnie znosi tym bolidem. I prawą czy lewą stronę? Lewą. Ja tak też odczuwałem, że mnie gdzieś na lewo bardziej znosi. Mocniej uszkodzone? Nie, no tak jest, tak jest. No trudno. No zobaczymy, bo tu mamy generalnie napadać przez cały wyścig. Będzie na cały wyścig na full wetach. Ciężko powiedzieć, Raikkonen i nie wiem, kto na miejscu pierwszym, panowie tam mocno, Vettel chyba. Tak jest, Vettel, Raikkonen pojechali sobie w siną dal. Ja tu rozdzieliłem. Leci coś nisko. Nie odzywałem się, bo leciał samolot bardzo nisko. Strasznie buczał. Dobrze, do czego ja miałem wrócić? Aha, czemu dobrze jest, że nie spięło mi się F1 2016 z F1 2022? Otóż, moi drodzy, była premiera F1 2022, no i Codemasters nie uczy się na błędach, podobnie jak z F1 2021. Tytuł jest pobugowany, jest kilka mankamentów, kilka błędów. Gra, moim zdaniem, potrzebuje co najmniej 2 miesięcy łatania i jakby aktualizacji różnych pierdół. Więc właściwie dobrze jest, że mamy jeszcze F1 2016, którym sobie można tutaj pojeździć, którym sobie jeżdżę, które też nagrywam, bo za ten czas myślę, połatają już F1 2022 i dzięki temu będzie się grało przyjemniej. No a gra niestety cierpi na różnego rodzaju błędy, na błędy związane chociażby z znowu znikającymi sponsorami na bolidzie, zanikającym gdzieś tam dźwiękiem. Raz gra wywaliła mi się do dashboardu konsoli. Podobno ten sam problem jest na PlayStation 5. No ja ogrywam wyjątkowo akurat teraz wyjdę na Seriesie. Kilka pomniejszych błędów występujących. No mówię, jakieś tam aktualizacje na bolidach z sezonu powinny się też pojawić. Przede wszystkim, moi drodzy, rebalans zespołów. Kilka zespołów jest, moim zdaniem, w nieodpowiednim miejscu, bo nie dysponują one w realnym sezonie taką mocą, jak jest pokazana w grze. Także dobrze, że mamy 16, którą ja sobie jeszcze tutaj dogrywam, bo wydaje mi się, że sobie teraz częściej jednak dogram te odcinki z 16, żeby już mieć ją jakby odhaczoną, a za ten czas wpadnie kilkanaście, może ze 2 patche, może jeden, przynajmniej 2, mi się wydaje, 2 patche wpadną poprawiające tam, powiedzmy, grę.
co do samej gry, w tym momencie, kiedy publikuję tą premierę, chyba jeszcze nie ma materiału na kanale związanym z naszą opinią odnośnie tytułu. Chcemy coś takiego nagrać razem z Bogusiem, wspólnie. Boguś ogrywa wersję PC-ową, ja ogrywam wersję na Series X-a, więc chcemy nagrać nasze wrażenia odnośnie Wiedźmin 2022. Były takie dwa materiały już, był materiał z Gran Turismo 7, był materiał z Horizona, także będzie też materiał z F1 2022 i tam sobie poopowiadamy troszeczkę o F1 2022. Tam jeszcze dzisiaj poruszyć tabelę zespołów w jeden, jak ono się tam prezentuje, w sensie to ile tam już punktów, wiecie, uciułał. Także to też jest ciekawe. Na razie tutaj Jeffy mnie tutaj informuje. Nie to kliknąłem, co chciałem. Już teraz? Dobrze, Jeffy. Dobrze, Jeffy. Zjedźmy, wymieńmy na przejściówki. Moi drodzy, na miejscu pierwszym w sezonie jest Red Bull. Ja mówię o sezonie tym realnym. 328 punktów. Red Bull ma sporą przewagę już punktową nad resztą stawki. Na miejscu drugim jest Ferrari. 265 punktów. Ferrari oczywiście kilkukrotnie mogą mieć tych punktów dużo więcej, ale no, na swoją jakby odpowiedzialność, na swoją odpowiedzialność związaną z Grande Strategy, no, tych punktów się tam posypało. Na miejscu trzecim jest Mercedes, 204 punkty. Mercedes po raz pierwszy, nie po raz pierwszy, Mercedes dopiero teraz w sezonie 2022 po 7-letniej dominacji konstruktorów od ery hybrydowej, czyli restart był w 2014 roku, 2014 roku do 2021 byli zawsze na miejscu pierwszym w konstruktorce. Przez te 7 lat walczyli głównie z Ferrari, aczkolwiek od 2018 roku, 2019, gdzieś tam zaczęło bardziej zaczął Red Bull podgrywać. Red Bull wymienił Ferrari miejscami. Że Mercedes jest w chwili obecnej trzecią potęgą. Bardzo dobry wynik. Muszę się wysłowić. Bardzo dobry widok. Może to, o właśnie, to będzie idealne słowo. Bardzo dobry widok odnośnie tego, że Mercedes jest na miejscu trzecim. Czwarty jest McLaren z dorobkiem 73 pointsów. W piątym miejscu jest Alpina, punktów 67. Na szóstym miejscu jest Alfa Romeo z dorobkiem 51 punktów. Na siódmym jest Alfa Tauri, 27 punktów. Na ósmym jest Haas, punktów 20. Na dziewiątym jest Aston Martin, punktów 18. I na miejscu dziesiątym Williams z dorobkiem punktów 3. I moim zdaniem jest to idealne zestawienie sił w stawce. I na podstawie tego zestawienia realnego F1 Codemasters powinno przebudować tabelę osiągów poszczególnych zespołów, bo troszeczkę to tam jest nie po kolei, to jak powinno być. Co i tyle z tematów na dzisiejszy odcinek właściwie. Nic więcej do pogadania nie mam.
Tak, moment na pierwszym miejscu. Tu jeszcze panowie na pełnych wetach, ci, którzy nie zjechali. My na miejscu czwartym. Eriksson na miejscu trzecim, bo Eriksson jeszcze nie zjechał. No tak, ładnie, ładnie. Ja nawet się zagadałem, że nie spojrzałem, kto w ogóle na jakim miejscu jest. No fajnie, dobrze. Też nie wiem, co to Eriksson robi. Pamiętam, że mój pierwszy sezon w F1 w 2016 był właśnie w zespole Sauber. Sauberowski. No, Eriksson generalnie tempa nie ma. Ale dobrze, że Eriksson odbił, bo mogło dojść do fraksy. Tam jest potem Vettel, Raikkonen, okej, okay, w pewnym walu. Nawet są daleko. Raikkonen jest w pitlane. Wydaje mi się, że Vettel tutaj go wyprzedzi. My chyba nie dojedziemy, albo dojedziemy. Zależy, jaką wymianę będzie miał. By tu było znowu miejsce na podium. No nie, Vettel się raczej wybronił. Jeszcze fastest laba, żebym walnął. To mamy spory zastrzyk punktowy, gdybyśmy dojechali. Ciekawie. Bardzo ciekawe. Także czekam na te patche do F1, na rebalans zespołowy, bo rebalans kierowców chyba generalnie, jeżeli chodzi o statystyki, już się pojawił. Już był, natomiast czekam na rebalans zespołowy i generalnie na poprawienie błędów gry. Przede wszystkim też chciałbym, żeby wprowadzili, moi drodzy, F2 sezonem 2022, bo nie ma tego F2. Jest F2 na sezon 2021, a ten sezon mnie nie interesuje. Ja bym chciał już pojeździć bolidami z sezonu 2022 i generalnie przed wypuszczeniem materiału z Aston Martina, to powinienem grać F2, no ale zrezygnowałem z tego. Znaczy ja do F2 wrócę i ja sobie zrobię taki sezon ekstra z F2, tylko poczekam, aż wprowadzą. Obawiam się, że nie mogę dopiero wprowadzić pod koniec roku. To jest najgorsze w tym wszystkim. Z tym pierdzielą. Ja wam powiem tak, mi się wydaje, że w ogóle generalnie problemy tej odsłony nie polegają na tym, że Codemaster to leniwce. Oni po prostu chyba nie są w stanie jakby naprawić i pozbyć się niektórych błędów z tej gry. Po prostu ten silnik już jest jakby tak zbugowany na tej grze, że oni już nie naprawiają pewnych błędów, nie są w stanie pewnych błędów naprawić. Albo może z drugiej strony nie chcą ich naprawić, może faktycznie są na tyle leniwi, że tego nie chcą naprawić. No nie wiem, w każdym razie ja jestem ciekaw, co oni wymyślą na przyszły rok. Ciekawe, czy EA, bo już właściwie Codemaster to taki jest trochę wykonawca, to już tak naprawdę nie jest od nich gra. Tak naprawdę F1 to jest tytuł od EA, bo to oni przejęli tutaj stery. A Codemastersi to raczej tacy podwykonawcy, gdzie to ich gra była. Jestem ciekaw, czy Codemasters zarządzi chociażby Frostbite w silnik na nową odsłonę. Na odsłonę kolejną. 2.22. Next Genową. Strasznie napierdalają na F1 Live. To jest zdecydowanie kompletnie niepotrzebny tryb w grze. Właściwie są dwa tryby w grze niepotrzebne i zamiast te dwa tryby w grze wsadzać, to mogli się skupić chociażby na My Team. Karierę to tam już mogli zostawić, zostawią. O, tam się w karierze nic więcej się nie zmieni. A oni tak. Pozbyli się, chociaż ten Breaking Point też był takim trybem, który tam, powiedzmy, nie był mega lubiany, ale na pewno i tak więcej osób ten... się posypałem.
i tak na pewno ten breaking point. Był lepszy, niż w jeden live. Tak, wsadzili je w jeden live. Wsadzili w ogóle zwykłe super samochody. To jest nieporozumienie totalne, ten typ super samochodów. Te super samochody przede wszystkim się w ogóle nie prowadzą. Fizyka tych samochodów jest przeokrutna. Nie wiem, po co to jest dorzucone, po co to jest dorzucone. No, to jest kompletnie niepotrzebny tryb z tymi super samochodami. Lepsze było jeżdżenie bolidami starymi, które mieli gotowe. The Masters naprawdę. No i te F1 Live, które też moim zdaniem, no padaka totalna, tam nie ma co robić, nie? Totalnie, nie? To jest tryb dno, ja w tym trybie kompletnie nie będę spędzał czasu. Gdyż mam większa część w tym trybie nie będzie spędzać czasu. No, gdybym chciał pograć w Simsy, to po prostu bym sobie kupił Simsy, tak? No ja pierdylam. Hello, nie? Prawda. Tragiczne dwa tryby. Pomijając, że bawią się oczywiście w tak zwane lootboxy, to ja jesteś na wzór oczywiście coinsów z FIFA, od EA. Tutaj mamy bitcoinsy. Ceny tych bitcoinsów też są dosyć duże. Ale bez tych bitcoinsów nie mamy możliwości kupowania malowań takich pierdów. Słabo. Te dwa tryby są naprawdę niepotrzebne. Natomiast reszta trzyma tam jakiś poziom. Chociaż jest to poziom kopii w klej. Naprawdę trzeba poczekać dopiero na przyszły rok, na oficjalne F1 nowogeneracyjne. W końcu zobaczymy, co ci ludzie wymyślą. A tymczasem grać po prostu w F1 2022. Jeszcze też jest WRC Generation, ale to WRC to też będzie raczej biedą z nędzą. Kopii w klej, zmiana tylko samochodów. Właściwie no nic, tyle. Co tu jest? No my tu chyba już nie dogonimy Raikkonena. I z tyłu nie dogonią chyba nas. Moi drodzy, nie obraźcie się, ale przewijamy trochę do przodu, bo nic się ciekawego nie dzieje. Moi drodzy, zmiana strategii, tor przesycha, także zakładają ultrasoftowe. Nie wiem, czy to jest dobry wybór, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, czy wszyscy będą wymieniać i zjeżdżać. Skrzydło wymieniają? Kurde, wymieniałem te skrzydło, więc stracimy troszkę czasu. Sporo bym powiedział czasu. Dobra. Kurczemy skrzydełko już wymienione, ultrasoftowe. Jeszcze w punktach jesteśmy. Zobaczymy, jak ta końcówka wyścigu się tam będzie rozgrywać. Trzy mieszanki założone w tym wyścigu. Były wetowe, przejściówki i ultrasofty. Hamilton ma super softy, czy troszeczkę twardszą mieszankę. Tam skrzydełko wymienione. DRS online, ładnie tor przesek sobie. Poczekamy, zobaczymy, które miejsce tutaj jeszcze uda się nam zająć. Nie był żaby, Jeffy. My musimy teraz zapierdzielać. Tam już Hamilton się uporał z Kevinem Magnussenem, który no... jedzie na przejściówkach, gdzie już jest suchy tor. Padł ofiarą po prostu niezdążenia wymiany tych opon. Także bywa, że Magnussen dosyć słabo. Od razu go bierzemy. Nie mam za dużo też jakby tutaj paliwka, no to. Ale musimy. Przede mną panowie pozjeżdżali do pitlane'u, ale obawiam się, że jestem zbyt daleko, żeby tutaj nadrobić tam do nich dojechać. Przynajmniej to jest chyba Vettel Raikkonen. Jest pewnie Sainz z wymianką. No,
troszkę tam podjeżdżało. Kiedy tam wyjedziemy, spokojnie wyprzedzimy tutaj. Czwarte miejsce poza podium, bo Hamilton jest na miejscu trzecim, a raczej Hamiltona to ja już nie dogonię. Wątpię, żebym był w stanie Hamiltona dogonić, ale miejsce w Singapurze bardzo dobre, jak na Singapur. Na to, że ja za bardzo nie lubię po Singapurze jeździć, muszę przyznać, że super roza. Natomiast tak jak mówiłem, o, tu się posypało tego sporo. Natomiast samego Hamiltona to raczej już nie dogonimy. No mamy co prawda skrzydełko dobre, mamy co prawda oponki też dobre, ale czy go nie dogonimy. Czy będzie Vettel, Raikkonen, Hamilton. I my na miejscu czwartym. Singapur. Najnowszy odsłonie w 1.2022 też sobie raczej pocisnę w Singapurze, ale w sezonie pierwszym to jest bieda. Jeździmy Aston Martinem. Aston Martin, straszna taczka. Troszkę bym go porównał do takiej taczki hasowskiej z sezonu 2.21. Tam panowie już tylko jechali na przeczekanie, nie upgrade'ując kompletnie tego bolidu. Ciekawie. Tak jest spoko. No a my co? My tutaj, no dupa. Nie, my nie dogonimy. Nie ma szans, żeby tu Hamiltona śmignąć. Aha, jeszcze moi drodzy, oprócz zmiany opon teraz i braku deszczu, no to odpadł Bottas i kto tam jeszcze odpadł? Ricardo Bottas odpadł, Virtua Safety Car na chwilę był, także to też tyle mam do powiedzenia odnośnie tego, co was ominęło, kiedy robiłem jakby pinkę. No i zaczynamy w ostatnie okrążenie, 15, ale tutaj Nico Rosberg mnie dogonił. Nico Rosberg będzie atakował. Gdybyśmy tam jeszcze się stracili, czy też się wybronimy. Ja myślę, że gdzieś na jakimś okrążeniu. Okrążenie jest ostatnie, ale się pierdolę bez sensu. Na jakimś zakręcie Nico Rosberg nas może dygnąć. No co, Hamilton, Rosberg i my walczymy o tytuł mistrzowski. No, tu będzie szansa dla Rosberga. Nie będę go w żaden sposób blokował. Jak w czystej walce mnie wyprzedzi, to czwarta pozycja będzie jego. Po prostu. Siły nie będę kasował. Ten Rosberga to lubiłem. Ten kierowca nigdy mi za bardzo nie przeszkadzał. Gorzej tam z Hamiltonem. Z Hamiltonem to ja nigdy nie przepadałem i nie będę przepadał. Zobaczymy, czy Nico Rosberg nas tutaj wyprzedzi. Panie Rosberg. Jeszcze chyba Rosberg. Nie Rosberg. Verstappen chyba jeszcze tam też próbuje. Pan Rosberg. No, tak jak mówiłem, wyprzedzisz. Okej, okay, będziesz. Piąte miejsce to też jest dobre miejsce, pamiętajcie. Mogłem właśnie się brutalnie tutaj powstrzymywać. No po co? Takich różnych dziwnych zagręt to jest oczywiście my team. A w normalnej karierze to właśnie tak się bawimy, że w miarę ile możliwości mero się sobie jeździmy. Myślę, że piąte miejsce to dobre miejsce. Jak na mnie w Singapurze, gdzie ja nie przypadam za Singapurem, to jest naprawdę dobry wynik. The difference was clearly in the strategy. You could tell they'd done a lot of work on the pit wall to really optimize each stint and get the most out of the tires. And it highlights just how much of a team sport this really is. But credit to the driver as well though, there's no good having a well-oiled machine behind the scenes without a talented hand on the wheel, of course.
And as we can see, it's time for the podium. And as the drivers make their way out, there's a familiar red suit making its way to the top step. Fantastic win for Ferrari. And now let's take a look at the driver standings. Lewis Hamilton takes over the lead of the Drivers' Championship after an excellent result. And now I'd like to ask you, Anthony Davidson, who was your driver of the day? Well, Pascal Wehrlein was, for me, head and shoulders above anyone else today. He was decisive with his passing, he was aggressive with his strategy, and he's done a great job coming through the field. On to the constructors then. We saw a dip in form. Teraz, moi drodzy, trzymujemy się na trzecim miejscu. Co prawda spadliśmy. Lewis Hamilton 204, Nico Rosberg 203 i ja na miejscu trzecim 202 punkty. Także cały czas jeszcze walka nie jest jakby rozstrzygnięta. W klasyfikacji konstruktorów dorzuciłem sobie znowu troszkę punkcików. Tak to się mniej więcej prezentuje. A ja tymczasem dziękuję za bierzenie, moi drodzy, tej premiery. Myślę, że było fajnie, myślę, że Wam się podobało. Dziękuję za to, koleżanko, co zostało. Subskrybujcie kanał, łapkę w górę, łapkę w dół, komentarzyk i do usłyszenia następnym razem. Elo, yo!